Szczędorze, coś wam powiem. Staram się wyobrazić dzisiejszy fragment z Ewangelii, ten moment z łodzi. Najpierw wchodzi Jezus, a za nim jego uczniowie. I on zasypia, a oni wpadają w panikę. I trudno mi dostrzec wyobraźni, że Jezus niewzruszenie śpi w chwili, gdy łodzią rzucają wzburzone fale. Wydaje się, jakby oni byli w dwóch różnych miejscach. On pełen spokoju, a oni pełni strachu. Uczniowie wystraszyli się, że za chwilę wydarzy się coś, na co nie mają wpływu. Ogarnął ich strach przed nieznanym. Strach, który wyolbrzymił wszystko, co może ich czekać. Przeżywana przez nich rzeczywistość stała się nie do zniesienia. I tak samo jest w czasie strapienia. Gdy przychodzą burze, kiedy zdaje nam się, że Boga przy nas nie ma. A nawet jeśli jest, to śpi i się nami nie interesuje. Z tej naszej ludzkiej perspektywy wszystko urasta do rangi czegoś, co wydaje się, że zaraz nas zatopi i pozbawi życia. Wtedy wpadamy w takie wewnętrzne roztrzęsienie lub wręcz panikę, bo wciąż jest to samo, bo kolejny dzień, gdy coś nam nie idzie, bo znowu ktoś się odniósł do nas nieżyczliwie, bo nadal brak perspektyw na lepsze jutro i tak dalej. Znów patrzymy na to, z czym się zmagamy wyłącznie z ludzkiego punktu widzenia. Nie dostrzegamy, że Jezus jest przy nas. Płynie z nami w tej łodzi. To wołanie, Panie, ratuj, giniemy, jest wołaniem pełnym wiary, że Pan nas uratuje. Ale jednocześnie wyrażanie wiary, bo mówimy, giniemy. To nasza życiowa huśtawka wiary z niewiarą. Chcielibyśmy uniknąć tej duchowej walki, ale ona może nas wiele nauczyć. Przede wszystkim uczy nas zwracania się do Jezusa, zaufania Mu, że choć nam się wydaje nieobecny, to nieustannie nam towarzyszy i pilnuje, żeby nic nam się nie stało. Kiedy ogarnie nas taka bojaźń, brak wiary w własne umiejętności, to wtedy też następuje zniszczenie radości życia i to dotyczy każdego człowieka. Bojaźń wprowadza lęk przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Brak wiary dopełnia dzieło samozniszczenia. Ten lęk przed uwierzeniem we własne możliwości sprawia, że od środka targa nami burza takich różnych negatywnych emocji. Właśnie w tych chwilach następuje próba naszej wiary. Czy potrafimy zdać się na Boga i wierzymy, że On jest Panem wszystkiego? Wiara nie zwalnia nas jednak z naszej pracy. Naszym zaangażowaniem możemy stać się dla kogoś autorytetem. Martin Luther King powiedział: miarą człowieka nie jest zachowanie w chwilach spokoju, lecz to, co czyni, gdy nadchodzi czas próby. W tym wszystkim Pan prosi nas o wewnętrzne dojrzewanie, o przejście od postawy dziecka, które marudzi, że nikt się z nim nie bawi, nie zajmuje, do postawy dziecka, które ufnie wtula się w ramiona Ojca. Powinniśmy się zwracać do Pana nie tylko po to, by On oddalił burzę, ale po to, by pomógł nam wzrastać i dojrzewać. I ważne, żeby pamiętać, iż Bóg o nas nie zapomina.